Jesteśmy live. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie na trzecim już spotkaniu w serii, którą nazwaliśmy Angażująca komunikacja w przywództwie. Cześć, miło was widzieć, chociaż fajnie byłoby zobaczyć jeszcze wasze twarze, ale gdybyście dali znać, że jesteście, to będzie bardzo, bardzo wspierające. Tak, napiszcie, kto z nami jest, bo my jesteśmy dzisiaj na Facebooku w dwóch miejscach, na LinkedInie w dwóch miejscach, na YouTubie, także... Może być tak, że się okaże, że tłum ludzi do nas przyjdzie, szczególnie, że wydaje mi się, że ten temat doceniania i wdzięczności to jest taki w sam raz na ten okres przedświąteczny czy okołoświąteczny. No i sam fakt w ogóle, że to ta wdzięczność i docenienie może być chyba też niesamowitym prezentem dla kogoś. Nie? Jak Kasiu usłyszy, że ktoś docenia to, co robisz, ale powie to w takiej formie, że naprawdę widzi, co robisz, to chyba może być piękny prezent. Zaraz może sobie powiemy o tym, czym w ogóle dla nas jest to docenianie i wdzięczność, jak my to rozumiemy, może jak my to czujemy, ale zaczniemy od tego, że się przedstawimy, bo nie zawsze, nie wszyscy nas tutaj znają. Ja się nazywam Katarzyna Dąbrowska, jestem mentorką, trenerką angażującego przywództwa. I teraz moja kolej, tak? Ja się nazywam Michał Sosin, jestem trenerem komunikacji empatycznej i uwielbiam to, co robię. Tak. Super. To trochę takie docenienie siebie, nie? W tym docenienie momencie? Swojej pracy. No, tak. Jeszcze mi to przyniosło taką mnóstwo radości, bo sobie właśnie zdałem sprawę, jaką drogę przeszedłem od tego, żeby w ogóle być w tym miejscu i że to nie zawsze było takie proste i oczywiste. Ile razy dobiłem gdzieś tam do jakiegoś miejsca, w którym stwierdziłem, a może to nie ma sensu. I nadal to jestem, więc jak najbardziej. Fajnie. Ja też bardzo lubię swoją pracę. I właśnie jak teraz powiedziałam to o tym docenieniu swojej pracy, to ja czuję, że ja doceniam. Wiesz, doceniam to, co robię, to jakie możliwości daje mi to, że wybrałam akurat taką pracę, a nie inną. I że mogę pracować z domu na przykład, nie? Że mogę pracować online, że mogę się spotykać z mnóstwem ludzi. To jest niesamowite. I chyba nawet wczoraj o tym, Kasia, rozmawialiśmy, nie? Że zobacz, że można, wiesz, można się nie czuć jakoś najlepiej, można, ty jesteś w Warszawie, jestem w Krakowie, i w dalszym ciągu mamy taką możliwość, żeby sobie usiąść i porozmawiać. Ja wczoraj jeszcze miałem warsztaty gdzieś w drugiej strefie czasowej, po drugiej stronie kuli ziemskiej i też mogłem siedzieć i zrobić to z Krakowa, nie? W sensie, w jakich pięknych czasach żyjemy. Pytanie, czy my to w ogóle zauważamy i doceniamy. Albo taka prosta rzecz, zobacz, możemy sobie, nie wiem, mamy wodę w kranie, mamy śmieci nam wyłożą. Wiesz, to są takie rzeczy, na które w ogóle nie zwracamy na co dzień uwagi, a one robią nam ogromną różnicę. Chyba najbardziej je widać w momencie, kiedy jest największy kontrast, czyli jest tego brak. Kiedy coś tracimy, nie? No. I w ogóle, tak sobie, jak sobie myślę o docenianiu i o wdzięczności, to że to dużo łatwiej nam to przychodzi, znaczy bardziej czujemy wtedy, kiedy jest wszystko pięknie i właśnie tak, wiesz, tak słodko, no nie? Czekaj, jest takie stwierdzenie słodko pierdząco, że jest tak po prostu w ogóle super ekstra jest, to wtedy jest tak łatwo być wdzięcznym. A teraz jak sobie myślę i od razu przepraszam, że chrząkam, ale kończę się leczyć z zapalenia gardła i przez ostatni tydzień, może trochę mniej, ale naprawdę kilka dni, musiałam sobie odpuścić tak wiele rzeczy, odwołać spotkania, które są też dla mnie ważne, nie tylko dla moich klientów. I to był dla mnie taki trudny czas i tak czuję taki ciężar tego, no nie, że nie zrobiłam tego, co miałam zaplanowane, że nie dałam ludziom tego, na co czekali. I w takich sytuacjach, w takich chwilach odnaleźć jakąś przestrzeń na docenienie tego, w czym jestem, no nie? Na jakąś wdzięczność do tego, że no okej, no przyszła choroba i musiałam wszystko inne zostawić, odłożyć na dalszy plan, ale znalazłam w sobie jednak to, że mam czas. Odzyskałam bardzo dużo czasu, no nie? Wyspałam się, kilka razy spałam do 11 chyba. Po prostu tego potrzebowałam. I ja też doceniam samą siebie, że nie powiedziałam sobie, kurna, Kasia, musisz być hiperproduktywna. Wstawaj, co z tego, że jesteś chora, nie masz gorączki, możesz siedzieć przy komputerze.
a nie zrobiłam tego, no nie? Więc zrobisz 25% teraz... tego, co miałeś zrobić, ale zrobisz. No wiedziałeś. Tak, więc ja siebie teraz też bardzo doceniam za to, że dałam sobie tę przestrzeń. A masz też sobie taki kawałek docenienia za to, że w ogóle masz taką możliwość? No bo wiesz, biorąc pod uwagę pracę, którą wykonujesz, no to, no to musiałeś właśnie poprzekładać te spotkania. Wyobrażam sobie, że to nie było wcale jakieś, wiesz, komfortowe, że wiesz, były jakieś oczekiwania, były jakieś plany po drugiej stronie i teraz to wszystko trzeba zmieniać, że to, wiesz, jest mnóstwo komplikacji. I jednocześnie wyobrażam sobie, że też pracujesz z takimi organizacjami, z takimi klientami, którzy potrafią to, wiesz, może to też jest dla nich jakiś przykład, nie? Żeby nic na siłę i nie kosztem siebie. I że nie jadę chora na warsztat stacjonarny. Tak, nie robisz prezentów pod tytułem, wiesz, grypa przez całe święta w jedyny czas, kiedy można odpocząć, nie? Albo coś robić. Wiesz co, tak, myślę, bardzo doceniam moich klientów i to, że każdy zareagował z dużą empatią, ze zrozumieniem, z takim, że w ogóle nie ma sprawy, no nie? No to... Tylko teraz mówię o spotkaniach indywidualnych, które też jakby łatwiej jest przełożyć niż jakieś duże szkolenia, ale akurat dzisiaj miałam prowadzić szkolenie stacjonarne i znaleźliśmy rozwiązanie, po prostu robimy krótką wersję online, a w styczniu się spotkamy ponownie, no nie? Czyli jakby rozłożyliśmy sobie to na dwa kawałki i też jest okej. I może nawet oni dostaną więcej przez to. Czyli wystarczy, żeby była jakaś intencja, że rozumiem i że znajdźmy sposób, a nie na zasadzie kolejny argument, żeby nie, tak? Tak. Widzę, że Ania jest tutaj z nami. Cześć Ania, dajcie znać, kto jeszcze przyszedł, bo widzę, że jest nas coraz więcej. I też jesteśmy ciekawi bardzo tego, jak wy rozumiecie docenianie, jak rozumiecie wdzięczność, czy czujecie to na co dzień. W pracy, poza pracą, bo myślę, że z jednej strony skupiamy się na takim życiu liderskim, no nie, ale z drugiej strony no to jest cały czas to samo życie. Czym się i też czy zauważacie jakąkolwiek różnicę pomiędzy na przykład docenianiem a chwaleniem, bo to w mojej ocenie na przykład bardzo często mylone ze sobą. My mamy taką tendencję, żeby kogoś pochwalić, poklepać po ramieniu i że to zastępuje docenianie albo wdzięczność. Sympatycznie. Ania pisze sympatycznie, empatycznie was widzieć. Cześć Aniu. Cześć Aniu, dziękujemy bardzo. A Kasia, czyli czym dla ciebie jest generalnie docenianie? Tak jakbyś miała to ubrać w jakimś, nie wiem, jednym zdaniu? To jest jakiś stan, to jest jakiś proces, to jest jakaś czynność? O, to tam jest chyba wszystko. Wiesz co, bo z jednej strony to takie naturalne, że to jest czynność docenienia kogoś za coś, czyli to od razu tutaj się uruchamia, że pochwalić za pracę, którą wykonał, ale dla mnie to jest dużo, dużo szerzej, bo to jest nie tylko za pracę, którą wykonał, czyli za efekty, ale też za starania, których często na przykład nie widać, a przynajmniej nie widać na pierwszy rzut oka. Ale też za to, że w ogóle ktoś jest na przykład częścią zespołu i może wnosi coś fajnego do tego zespołu, ale też dla mnie to jest nie tylko właśnie takie chwalenie, ale w ogóle zauważanie, no nie zauważanie, że ten ktoś jest. To jest takie zgodne też z metodyką Great Place to Work, że Great Place to Work to jest taki, dygresja, międzynarodowy instytut, który się zajmuje badaniem zaangażowania na całym świecie, że oni pokazują, że docenianie to jest zauważanie w ludziach człowieka. I zresztą jedno z pytań, czy raczej stwierdzeń w ankiecie jest takie, że w tej firmie widzą mnie jako człowieka, a nie tylko pracownika. Co jeszcze ciekawsze, że kiedy Great Place to Work badało korelacje pomiędzy wszystkimi pytaniami z ankiety, a jest ich około 60, z takim ostatnim stwierdzeniem, biorąc wszystko pod uwagę, to jest wspaniałe miejsce pracy, to bardzo często najsilniejsza korelacja była właśnie z tym stwierdzeniem, w tej firmie widzą we mnie człowieka, a nie tylko pracownika. Czyli wtedy, kiedy ktoś widzi we mnie człowieka, to ja oceniam, że to jest wspaniałe miejsce pracy, że ja chcę tutaj być, nie? Że ktoś nie widzi tylko, że jestem specjalistką od czegoś tam. A jak na to patrzysz, Michał?
Bardzo mi się podoba to, że to jest zauważanie, bo w chwaleniu mówię to standardowo, dobra robota, lecimy dalej i nic mi to nie mówi. I bardzo mi się podoba to rozróżnienie w ogóle, wiesz, w zauważaniu, to, że ja jestem, jakim jestem człowiekiem, a jeszcze jest jaka wisienka na torcie dla mnie, to jest jak ktoś jeszcze widzi, co ja robię i powie, wiesz, wprost, że okej, nie, to wcale nie było takie łatwe, na przykład, nie, wyobrażam sobie, że to musiało się z tą sporo pracy kosztować, bo tak sobie myślę, że dla osób w każdym wieku i z każdym stażem to jest ważne, bo to nie jest tak, że wiesz, że ja coś teraz robię i teraz może mi coś przychodzi łatwo, ale ja musiałem w to sporo energii włożyć wcześniej, to wyobrażam sobie, że każdy mały sukces osoby, która zaczyna w tym obszarze, ma dużo większe docenienie, ma dużo większy wymiar, może jeszcze inaczej. Załóżmy na to, że pracuję z kimś, kto się uczy empatii, albo uczy czegokolwiek, w czym ja już jestem dobry. Ja będę zauważał te postępy i ten wysiłek w to włożony i tak dalej, to mam wrażenie, że dla mnie to miało ogromne znaczenie. Dostać takie docenienie i uznanie tego wkładu od osoby, która jest w miejscu, w którym ja już powiedzmy jestem, a chcę być, przepraszam, to chyba tak się zamknąć. Nie? W ogóle wiesz co? Tak, mi się w ogóle wydaje, że my jako liderzy, liderki albo w ogóle jako osoby, które są powiedzmy, nie wiem, gdzieś właśnie dalej, bardziej zaawansowane w pewnej wiedzy czy zadaniach, kiedy potrafimy zauważyć tych, co idą za nami, no nie, co nas gonią i zauważyć na przykład jakiś specyficzny ich talent albo coś takiego, co im świetnie wychodzi albo co wnoszą takiego wartościowego, to ja uważam, że to jest tak piękny prezent, jak jesteśmy przed świętami, to można sobie o tym pomyśleć, czy ja widzę w ludziach, którzy gdzieś ze mną pracują, czy w ogóle, którzy mnie otaczają, czy ja widzę, co oni wnoszą, bo ja mam takie doświadczenie, że my często sami tego u siebie nie widzimy i tamci ludzie też nie, no nie, że dopiero jak mi ktoś powie, wiesz, że Kasia, po prostu jak ty wchodzisz do sali z tym uśmiechem, to od razu energia nam się podnosi. A ja, serio? Ten mój uśmiech ma takie znaczenie, wiesz, ja go mam na co dzień, więc ja tego po prostu nie czuję. To jest takie piękne. Ale to jest też, Kasia, to piękna rzecz. Słuchajcie, czasami jak robię warsztaty i jest taki element właśnie docenienia, że ćwiczymy, jak odejść od chwalenia, a przejść do docenienia i proszę, żeby każda z osób zrobiła to właśnie w formie docenienia, czyli co ostatnio zauważyłeś, czy zauważyłaś u tej osoby, co zrobiło dobrze w relacji pomiędzy wami, nie? Jakby co miało jakiś duży wpływ i sprawiło, że nie wiem, coś się wydarzyło, na co miałaś, czy miałaś nadzieję, a do tej pory było to trudne, to ludzie wracają po tym ćwiczeniu z takim, o kurczę, nie wiedziałem, ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, że to, co robię, ma takie znaczenie, nie? No i teraz to docenienie jest też znowu dla mnie takim wskaźnikiem tego, co ja mogę robić w relacji między tobą a mną, żeby było jeszcze lepiej. No bo to nie jest tak, że organizacja daje mi docenienie, ja pracuję dla organizacji. My jesteśmy ludźmi, pracujemy ze sobą. Ja mam swojego szefa, szefową, menadżera, menadżerkę, kogokolwiek. Ja w relacji z tą osobą coś robię, co dla tej osoby ma wartość i znaczenie, co ułatwia jej pracę. Ja kiedyś usłyszałem coś takiego, Kasia, i też chciałem sprawdzić, na ile to jest prawdziwe dla ciebie, że załóżmy, że jesteś moją szefową i świetnie nam się ze sobą współpracuje. Ja po prostu ściągam z ciebie jakieś rzeczy i generalnie jest ci ze mną dużo łatwiej. I to usłyszałem o takiej zasadzie, że jak wskakujesz wyżej na stanowisko, to na to twoje poprzednie stanowisko zaproponujesz pewnie mnie, bo ja już będę wiedział, co robić, jak robić i tak dalej. Generalnie będziesz też dalej trzymała, czy będziemy dalej się trzymać blisko, bo jest nam w tej relacji dobrze. Mi w tej relacji z tobą też jest dobrze, dlatego że ja na tyle już się dobrze poznaliśmy, ta komunikacja jest na tyle płynna, że ja wiem, czego ty ode mnie potrzebujesz, w jakiej formie lubisz mieć pewne rzeczy dostarczane i jest tak po ludzku łatwiej. Nie? No i jednocześnie idziemy w tym samym kierunku. Więc
ciekawy jestem, czy masz takie doświadczenia właśnie, że miałaś jakąś taką osobę, z którą się świetnie współpracowało i to raz, że to było właśnie o tym, jaka ta osoba jest jako człowiek, a dwa, w jaki sposób się u wam współpracowało, że ta współpraca była taka płynna. Tak, ja mam tak i też wiem, że inni mają tak ze mną, to znaczy po latach na przykład zakończenia współpracy ktoś się do mnie odzywa, bo nam się tak dobrze współpracowało wtedy, a teraz jest jakaś możliwość, żeby coś zrobić znowu razem, no nie? I myślę, że to jest właśnie to. Ja też mam takie osoby, z którymi albo staram się gdzieś cały czas utrzymywać pewną współpracę, a nawet jeśli nie, to na pewno utrzymywać relacje, bo z nimi pracowałam, bo były dla mnie ważne i po prostu chcę tego, więc no tak, tak, tak to działa. Wiesz co, Kasiu, ja mam jeszcze tak, bo właśnie na raport albo na sposób pracy Great Place to Work, a ja znalazłem w międzyczasie jeszcze raport The State of Business Communication. Tam jest na przykład jeden ze wskaźników, mówi o tym, że firmy z programami doceniania pracowników mają o 31% wyższe wskaźniki wyników finansowych. O 31% wyższe. Jedna trzecia, wiesz, zobacz, jakie to ma ogromne przełożenie, a umówmy się, z poziomu biznesu i z poziomu finansowego docenianie praktycznie jest ogólnie dostępnym, darmowym narzędziem, które my nie musimy nawet tego brać w kieszeni, nie? Nie musimy tego nosić w rękach. To idzie najpierw stąd, później stąd i niesamowicie jakoś cementuje relacje między ludźmi, a jeszcze dodatkowo ma przełożenie na wskaźnik finansowy. Po prostu coś pięknego. Czyli kiedy my zauważamy ludzi w zespole, czyli doceniamy ich, ale w sensie zauważamy ich starania, ich wysiłki, ich rozwój, ich talenty, to co wnoszą do zespołu, to wtedy możemy jako zespół czy jako organizacja wystrzelić w kosmos. Bo 30%... 31%. Tak, to wiesz, to jak sobie myślisz o procesach biznesowych i co musiałbyś poprawić, żeby uzyskać 31% więcej, to jakby z punktu widzenia takiego procesowego usprawnienia produktów, usprawnienia usług, zwiększenia sprzedaży, czy nie wiem, grup docelowych, poszerzenie grup docelowych, to jest olbrzymia praca do wykonania. Kasia, wiesz, 31% brzmi dla mnie jak zmiana, totalna zmiana strategii. W sensie zmieniamy strategię działania firmy, wchodzimy na jakiś niebłękitny ocean, podejmujemy ryzyko, bo tam nikt nic nie robi i generalnie mamy szansę, żeby zwiększyć wynik. Ja tu proszę bardzo, nie trzeba się po prostu nawet ruszać ze swojego własnego podwórka, wystarczy jeszcze bardziej zauważać ludzi, to co robią i wkład, w który wnoszą. Tak. A w ogóle tak, może pytanie też do publiczności, do was, kochani, bo zastanawiam się, czy wy doświadczacie takiego momentu, w którym macie to docenienie w organizacjach, czy sami to stosujecie, w jaki sposób to stosujecie? Tak, jakie to są chwile też, no nie? Za co jesteśmy doceniani? Ja pamiętam najmocniej takie chwile, kiedy właśnie ktoś zauważył nie efekt tego, co robię, bo efekt jest łatwo widoczny dla wszystkich, no nie? Rezultat jakiejś mojej pracy. Ale właśnie moment, kiedy ktoś zauważył, jak dużo ja pracy w to wkładam, jak dużo ja wysiłku w to wkładam, to dla mnie chyba jest takim bardzo mocnym wyrazem docenienia, bo ja tego sobie też nie jestem w stanie dać sama, a inne jakieś formy docenienia trochę umiem. Sama siebie docenić za coś, no nie? No i jak to robisz, Kasia? Jak, nie wiem, co sobie mówisz? Jak to wygląda w kontekście słów, tak żebyśmy mogli dać jakiś przykład? Chcesz powiedzieć? Tak, ja nie jestem osobą, która sobie mówi chyba, bardziej gdzieś to, ja to gdzieś czuję w środku. Chociaż nie wiem, czy ja gadam ze sobą, czy nie gadam, czy się kiedyś nad tym zastanawiałam i właśnie ja mam zdziwiona, że ja chyba nie mówię do siebie, no nie? Co? Ja gadam, ale nikomu nie mówcie. No. Nie, ale ja po prostu czuję. To chyba jest taki moment, kiedy ja daję sobie więcej przestrzeni na siebie samą. Nie na to, jaka jestem, na to, co mi idzie, co mi nie idzie. Ale kurde, nie, jakbym miała to komuś wytłumaczyć, co masz robić, to nie potrafię. Naprawdę sorry, nie potrafię. Takie, wiesz co, to może taki proces myślenia jest taki,
żeby sobie poodcinać takie różne ciężarki, które w mojej głowie wiszą z tego, że ja coś muszę, że ja coś powinnam, że coś będzie dobrze widziane, że moja rola wymaga czegoś tam, no nie? I że im bardziej to odcinam, to tym więcej mam takiej przestrzeni na to, że ja jestem taka i nawet jak jestem chora, albo czegoś nie dowiozłam, albo coś zrobiłam źle, bo na przykład wczoraj wysłałam newsletter z totalnym błędem, bo tam w headline, czy w tytule było coś z zeszłego tygodnia chyba, albo w ogóle jeszcze starszego przekleiłam niechcący. No i to jest takie, pierwszy krok doceniania to nie obwiniania się za to, no nie? Pierwszy krok doceniania w momencie, kiedy jest trudno, to nie obwinianie się. I też słyszę, Kasia, że na przykład tobie jest trudno wytłumaczyć, co jakbyś miała to przekazać, co zrobić, czyli i że dla ciebie to jest robienie przestrzeni. No to mi z kolei mówi, że każdy to nie wiem, bo tutaj mówimy też może nawet o jakiejś wdzięczności dla siebie i docenianiu, że każdy to przeżywa i w inny sposób, że każdy okazuje to w inny sposób. I też tutaj, no to ja od razu widzę takie ryzyko, że to jest jakaś intencja, która jeżeli nie zostanie wypowiedziana, to może być też źle odebrana po drugiej stronie. Dużo pytań, które mam na przykład w czasie warsztatów, to jest jak sprawić, żeby komunikat nadany to był komunikat otrzymany. I teraz, wiesz, tak sobie myślę. Tak sobie myślę o tym docenianiu, jak to, od czego zacząć. Ja myślę, że od intencji chyba bym zaczynał, wiesz? Jeżeli mogę w ogóle, wiesz, poruszyć ten przykład, bo on jest dla mnie ciekawy. To jest tak, że to jest trudno to zwerbalizować, czy po prostu masz inny sposób percepcji tego, w jaki sposób pracujesz na tym docenianiu? Tak chciałbym zrozumieć. Ja myślę, wiesz co, że ja to po prostu czuję i trudno mi teraz jest znaleźć taki moment, że co ja robię, żeby to poczuć, no nie? Że ja czuję, że ja siebie doceniam i chyba mam to uczucie, chociaż to nie było od zawsze, no nie? Ale od jakiegoś czasu mam to uczucie, że ono jest takie stabilne, że ja po prostu siebie doceniam i jedyna rzecz, która mi to zaburza, to są właśnie takie rzeczy, że jak zrobię błąd albo jak ja się źle czuję i we własnych oczach czegoś nie dowożę, no nie? Że nie realizuję mojego celu, to wtedy są takie spadki, że ja mogłabym się przestać doceniać, ale tego nie przestaję, bo sobie to odcinam. Okej, czyli dla ciebie to jest taki błogi stan, w którym się rozlewa jakieś ciepełko, jest więcej przestrzeni, więcej miejsca na oddech, jakieś takie poczucie, większe poczucie bezpieczeństwa, które jest jednocześnie, ten cały piękny obrazek i sielanka jest zaburzony przez coś, że to może się skończyć, tak? Tak, okay. Albo że to są jest takie element, chwile, które to weryfikują. No. Okej, czyli zobaczcie, że jest tak, że ja to rozumiem, Kasia, tak, że jest element docenienia dla siebie i element docenienia dla innych. I teraz mówimy o elemencie docenienia dla siebie, że ja chcę siebie doceniać, tak. W momencie, kiedy nie mam nikogo z zewnątrz, to mogę się docenić. Ja mogę teraz się podzielić swoim? No, pewnie. Ja mam z docenieniem tak, że ja z kolei idę w dialog wewnętrzny, to jest właśnie ten kawałek, kiedy ja gadam do siebie i widzę, że się pojawiają komentarze, więc zaraz będziemy też do nich przechodzić, bo bardzo chcemy jakoś się też odnieść do nich. Ja mam tak, że ja idę w dialog do siebie i sobie mówię przede wszystkim po imieniu, bo to imię, moje imię jest dla układu nerwowego to jest najsłodszy dźwięk, najsłodsza fala dźwiękowa, jaką układ nerwowy może usłyszeć, własne imię. Bo od początku, jak je nam ktoś nada, to jest taka rzecz, która się bardzo powtarza przez całe życie. Więc ja sobie mówię, o kurczę, Michał, to jest chyba ten moment, w którym warto się zatrzymać, wziąć sobie głębszy oddech i powiedzieć wow. Nie? I zaczynam sobie wyliczać te rzeczy, które sprawiły, że ja doszedłem do tego momentu, żeby uznać wysiłek i wkład, w który to włożyłem, żeby dać sobie też taki sygnał na przyszłość, naprawdę warto zrobić ten jeden krok dalej, naprawdę warto włożyć to jakiś wysiłek, naprawdę warto było spotkać się z tą czy z tamtą osobą, naprawdę warto było porozmawiać, pomimo że miałem jakiś opór i zastanawiałem się, czy w ogóle ktoś znajdzie dla mnie czas i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja staram się te wszystkie rzeczy ponazywać i wtedy właśnie u mnie jest taki element
schodzi powietrze. Nie? Schodzi powietrze, nazywa się to ciepełko i to jest taki moment, który też staram się złapać według metodologii Ricka Hansona, czyli tej pozytywnej neuroplastyczności, bo nasz mózg takie rzeczy pamięta. I im więcej takich rzeczy będziemy mieć w naszej głowie i w naszym życiu, tym częściej nasz mózg będzie szukał takich rzeczy na przyszłość. Więc piękna rzecz jest chyba w tym docenianiu, Kasia, że jak się już raz zacznie, to później przychodzi nam to z coraz większą łatwością. A jak mówisz złapać, to tam jest takie, że poświętować to, czy po prostu jakby zauważyć? To jest, wiesz co, to jest i to jest dobre pytanie. To jest i zauważyć, i poświętować, czyli ja bym chciał zrobić takie, wiesz, zdjęcie tego momentu, żebym mógł się nim nacieszyć, nie? Nie, że po prostu, wiesz, jechałem autostradą i nagle, wieża Eiffla mi mignęła gdzieś tam, wiesz, po prawej stronie, ale jadę dalej. Tylko, wiesz, zjeżdżam na parking, sobie tak popatrzę i mówię, o kurczę, nie? Ale wysoka. O kurczę, jaki musi być piękny widok. No i wtedy mogę się zdecydować, wchodzę czy nie. To trochę tak. To wiesz co, to ja tutaj dopowiem do tego, bo jesteśmy na razie w tym temacie doceniania siebie samego. I według mnie właśnie jak się to, jak się nauczymy jeszcze bardziej to zauważać, właśnie zatrzymywać, jak ty powiedziałeś, i poświętować, to tego doceniania się robi jakby więcej. Znaczy ja to tak czuję, no nie? Że jak ja uznaję swoje własne wysiłki, sukcesy i umiem je świętować, umiem to celebrować, to że tego jeszcze więcej dostarczam sama sobie, no nie? Że przejdźmy do doceniania innych. To jeszcze tylko dodam, Kasiu, do siebie, że to jest super ważne, to co powiedziałaś, dlatego że nasz układ nerwowy ma taką naturalną tendencję do wyszukiwania negatywnych wzorców, i ponieważ rolą nadrzędną jest ochrona życia, jakby my mamy przeżyć. I teraz w momencie, kiedy, wiesz, my będziemy się koncentrować tylko na tych pięknych kwiatkach, które mamy wokół siebie i na tej łączce, na której jesteśmy, to z punktu widzenia przetrwania możemy przeoczyć jakieś wielkie niebezpieczeństwo, które czai się gdzieś tam w krzakach. Więc mózg z automatu szybciej wyłapie i będzie się koncentrował na rzeczach negatywnych niż na tych pozytywnych, dlatego my naturalnie mamy taki duży problem z przyjmowaniem w ogóle komplementów, z przyjmowaniem docenienia, z przyjmowaniem wdzięczności, no bo jak reagujemy, jak ktoś powie, Kasia, po prostu te warsztaty z tobą, uwielbiam przychodzić na warsztaty z tobą, nie? Jakby tyle wiedzy, ile przekazałaś, sposób, w jaki prowadziłaś grupę, szapoba, a my naturalnie mamy tendencję, no co, to przecież nic takiego się nie wydarzyło, nie? Robię to od tylu lat. Tak, daj spokój, nie? Jakby, tak. Wiesz, fajnie, że ci się podobało. Ale wiesz co, Michał, nie? Powiem ci coś ciekawego, że jak ty teraz to powiedziałeś, że ja prowadzę te warsztaty w taki sposób wspaniały, a przecież nie uczestniczyłeś, no nie, to tylko jest jakiś przykład, ale wiesz, że ja to poczułam. Okej. Okay. Że ja naprawdę poczułam się w tym momencie doceniona. Wiesz, no, pracujemy ze sobą, nie znamy się od wczoraj, to nie jest nasz pierwszy live, więc mam jakiś, wiesz, wgląd i potrafię sobie wyobrazić, jak to wygląda. Nie? I bardzo się cieszę, że poczułaś, bo mam z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że wcale się nie pomyliłem. Dobra, przejdźmy trochę do komentarzy. Bo tak, mówiliśmy o tym docenianiu siebie. No i właśnie Krzysztof pisze, tak jak mówiliście, najpierw trzeba się zastanowić, kiedy my się czujemy docenieni, doceniając innych, wykorzystywać nasze doświadczenia. Tak, a też sobie myślę, że wiedząc, że my różnie czujemy docenienie, to znaczy, że jak chcemy doceniać innych, to też każdy potrzebuje czegoś innego, więc warto pytać, no nie, co, jak właśnie, jak ty potrzebujesz być doceniany, czego ty potrzebujesz? Czasami nawet to, że czyjaś opinia ma znaczenie, że bierze się ją pod uwagę w trakcie analiz, jest w pewnym sensie docenieniem. Jak najbardziej. Punkt widzenia, słuchajcie, zdanie wynika z doświadczenia, więc jeżeli ja się czymś dzielę, to pewnie mam coś ważnego do powiedzenia w tym temacie. Ania pisze, jeżeli nie będziemy siebie docenieni, to nie będziemy w stanie doceniać innych. Tak, a wiecie co, to taka dygresja na chwilę, bo akurat miałam kilka dni temu właśnie taki warsztat menedżerski, gdzie między innymi, chociaż to był zupełnie poboczny temat, rozmawialiśmy o docenianiu. I kilku menedżerów z takiego najwyższego szczebla powiedziało, że no, oni wiedzą, że oni za bardzo nie doceniają, ale oni też nie potrzebują, żeby ich doceniać. Więc sobie myślę, że to często jest tak, że jak ktoś
nie ma tej potrzeby, żeby być docenionym przez kogoś innego, to nie niesie tego dalej. Wiesz co, Kasia, ale to ja mam na to jakiś inny, coś mi tam się nie spina w tym, nie? Bo moje doświadczenie, jak ktoś mówi, że nie chce być doceniany, podpowiada mi, że to jest raczej środowisko, w którym jest bardzo niski poziom zaufania i bardzo niski poziom spójności tego, co się dzieje. Ja nie wiem, co to jest za firma, ja mówię tylko o swoim własnym doświadczeniu, więc może być zupełnie inaczej. Natomiast ja się spotkałem z czymś takim, że to dotyczyło organizacji albo zespołu, w którym poziom zaufania był na bardzo niskim poziomie. Ci ludzie po sobie tak. nie ufali i ci ludzie bardzo, tam była ogromna niespójność pomiędzy tym, co było wypowiedziane, a tym, co się tak realnie działo, czyli czy to, co mówię, walk the talk, tak? Czy to, co mówię, to jest to, co ja robię, czy raczej tak, że wiem, że docenianie działa, gdzieś tam w sobie wyczytałem, więc ja mówię to docenianie, bo trzeba robić, ale generalnie i tak robimy swoje i po prostu mam gdzieś kolokwialnie mówiąc, co ty robisz i tak dalej, bo się cele mają spinać. A czy, jak to sobie zrobisz, to już jest twoja sprawa. To akurat w tej organizacji i w tym zespole poziom zaufania był wysoki, jest wysoki. Ja to raczej widzę tak, że jest dosyć duża grupa menedżerów na bardzo wysokich stanowiskach, którzy jakby nauczyli siebie samych funkcjonować bez doceniania, bez motywacji zewnętrznej, bez tego recognition i ani chwalenia, ani w ogóle, że ktoś zauważa ich wysiłki, że po prostu, kurde, no jesteś prezesem, no to co, robisz swoje, no nie? I że tutaj się trochę te klapki zamykają. Zresztą jak się pracuje też z ludźmi na wysokich stanowiskach w takich procesach już indywidualnych, jeden na jeden, i na początku ja bardzo często słyszę, ja jestem self-motivated, nie, ja nic nie potrzebuję od innych. A dopiero jak się wejdzie głębiej, to się okazuje, że ta potrzeba jest, nie znika, tylko że oni wyuczyli się pracować w taki sposób, żeby nie oczekiwać, bo wiedzą, że nie dostaną. No, w sensie nie mam komentarza do tego, ale absolutnie się pod tym podpisuję. Absolutnie się pod tym podpisuję. Dobra, zobaczmy, co dalej. Ania pisze, dialog do siebie to jest coś, nad czym muszę zacząć pracować. I rozumiem też znaczenie mówienia do siebie na głos. To ja się zaczynam na tym, to mówienie do siebie na głos jakoś pogłębia jeszcze, wiesz, można sobie wtedy nawet, nie wiem, dotknąć się, położyć sobie rękę na sercu, cokolwiek. I to jest taki element nie dość, że werbalny, to jeszcze kinestetyczny. Układ nerwowy zupełnie inaczej reaguje, bo my jesteśmy wrażliwi na dotyk, pod warunkiem, że ten dotyk był bezpieczny dla nas, nie? I mówienie na głos może mieć większy wydźwięk niż mówienie sobie w myślach, ale w momencie, kiedy nie mogę tego powiedzieć na głos, to nawet w myślach. I to jest też dla mnie taki element, w którym robię sobie przerwę i zaczynam iść w kierunku jakiegoś dialogu wewnętrznego, co mi pomaga też złapać trochę może większą perspektywę, jeden oddech więcej, zanim pójdę z czymś dalej. Więc to jest bardzo pomocne w moim przypadku. Ciekaw jestem, Anna, jak to będzie u ciebie. I jeszcze komentarz, że zawsze jak ktoś nas chwali, to myślimy też często, że robi to po to, żeby nas zmanipulować, że robi to po to, bo ma złe intencje. To myślenie często mnie prześladuje gdzieś wewnętrznie, czyli takie poczucie, że to jest nieszczere, tak? To jest chyba ten brak spójności, Kasia, wiesz, o którym rozmawialiśmy przed chwilą. Że są takie sytuacje, w których to, co mówię, nie spina się z tym, co robię, albo wręcz odwrotnie, że są osoby, które naprawdę bardzo się starają, bo to też zobaczcie, że Ela więc ostatnio powiedziała taką fajną rzecz, ta trenerka z NVC, że piękno żyje w oczach patrzącego. I druga rzecz, że komunikat jest dziełem odbiorcy, czyli to, czy my to chcemy dostrzec to piękno, czy nie, trochę zależy od nas, ale jednocześnie zależy też od historii, którą mamy z tą osobą. Bo to nie jest tak, że my każdego dnia zaczynamy dzień od nowa i w ogóle to, co było do tej pory, się nie liczy. Fajnie by tak było, bo ludzie też jakby mają tendencję do tego, żeby się zmieniać, ale jeżeli było nam nie po drodze, ja nagle słyszę, wiesz, Kasia, gdybyśmy się non-stop po prostu, wiesz, darli, nie? I
i nagle przychodzisz któregoś dnia i mówisz do mnie tak po prostu, wiesz, z takim ogromem empatii, docenienia, to moja pierwsza reakcja było, co ona znowu kombinuje, nie? Oczywiście, że tak. To jasne, Ania, wiesz? I myślę sobie, że tutaj w grę, tutaj ogromne znaczenie może mieć informacja zwrotna. Czyli pytanie, czy masz na przykład na tyle dobrą relację z tą osobą albo bezpieczną relację z tą osobą, że możesz usiąść i pogadać o tym, jak to w ogóle ląduje. O, tutaj Jacek trochę też w tym temacie, no nie? Mobberzy chwalą nieszczerze. Chwalą tylko i wyłącznie po to, by móc bardziej mobbingować. Kij i marchewka, sam kij nie sprawdziłby się. Możliwość mobbingowania szybko by się skończyła. No, to tutaj, jak ty na to patrzysz, Kasia? Bo ja mam jakieś swoje przemyślenia. Ja mam też własne doświadczenia z taką szefową. Okej. Możesz to podzielić? I myślę, że to właśnie tak jest, ja na początku, jak poznałam tę moją szefową nową, to miałam takie poczucie, że ona niezwykle mnie docenia. Niezwykle, naprawdę, że ona by wychwalała mnie na forum, jaka to ja jestem wspaniała i tak dalej. I to było po coś. Tylko, że wtedy nie wiedziałam tego jeszcze, nie, bo to był początek historii. I to było po coś, bo wtedy takie ściągnięcie człowieka w dół, nawet, przepraszam, ale użyję takiego słowa, udupienie kogoś, jest tym mocniejsze, no nie? A po takim ściągnięciu człowieka w dół, ten człowiek czuje, że kurde, no muszę się bardziej postarać, bo chyba coś zrobiłam nie tak, skoro byłam taka wspaniała. Takie zażądanie przez poczucie winy mocne, nie? Też. Tak, także ja mam zawaliłaś. Takie No to wiesz, to ja mam w głowie taki obraz od razu, że ktoś cię wie, że jest takie drzewo, które się sadza w centralnej części ogrodu i się po prostu o to drzewo tak mega dba. I tutaj trawniczek przystrzyża, i tutaj jakieś, wiesz, cudowne podlewki i tak dalej. I generalnie, kiedy przychodzi do momentu, w którym można zbierać owoce, to się ścina całe drzewo, a nie zbiera owoce, nie? I jeszcze w dodatku, kurczę, nie, tak słabo wyrosłaś, po prostu zainwestowałem w niewłaściwe drzewo. No taki strasznie. Piękny ogród. Zarządzanie się to idealne. To Jacek. Przepraszam, no. Muszę być przerwany. W ogóle Jacek, dobrze cię widzieć. Fajnie, że tutaj jesteś. A powiedz, czy ty miałeś, Jacek, takie w pracy rzeczywiście też doświadczenia tego zarządzania sinusoidalnego, czy takiego, no o ile możesz tutaj napisać, no nie? Ja bym chciała przejść bardziej do tego, jak w takim razie doceniać innych, żeby to robić dobrze i bo wiesz, moje doświadczenie jest takie, że bardzo często menedżerowie, ponieważ sami nie dostają docenienia, nie są docenieni, są bardzo self-motivated albo mają taką maskę, ale brakuje im takiego podejścia, że okej, no to ja wiem, co ja mam zrobić w moim zespole. I ja wtedy mam takie dwa szybkie rozwiązania, ale może ty będziesz miał też, Michał, jakieś jeszcze inne. Moje rozwiązania, którymi ja się dzielę, są takie, żeby po pierwsze pytać ludzi w zespole, jak ty byś chciał być doceniony, czego ty potrzebujesz, żebyś czuł, że ja, nie wiem, zauważam twój wysiłek, żebyś czuł, że ja ci dopinam te skrzydła, no nie, czego ode mnie potrzebujesz w tej relacji i też czego potrzebujesz w takich trudnych sytuacjach, na przykład jak widzisz, że coś spieprzyłeś, to czy potrzebujesz, żeby ci powiedzieć, pokazać palcem, zobacz, spieprzyłeś, nie? I co dalej? I że na przykład pomogę ci, zrobimy coś razem. Czy właśnie ci mam tego nie pokazywać, bo ty już dawno wiesz, no nie? Ja zawsze mówię, że w takich sytuacjach nasz krytyk wewnętrzny był pierwszy i my najczęściej wiemy, że coś spieprzyliśmy. I może być tak, że ktoś oczekuje od nas właśnie takiego, wiesz, powiedz mi, kurde, powiedz mi chociaż jedną dobrą rzecz teraz o mnie, bo ja czuję, że spieprzyłam na całej linii i nie wyciągnę się z tego sama, no nie? I jak dla mnie taka właśnie szczera rozmowa o tych potrzebach i jak ciebie traktować, jak być dla ciebie takim dobrym liderem, dobrą liderką, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, która mi się też wspaniale sprawdziła, kiedy ja zarządzałam zespołem, że jak nie wiem, za co ludzi doceniać, to ja mówię, wiesz co, weź sobie fokus na jedną osobę w zespole przez tydzień. Patrz, co ona robi, myśl o niej,
tylko o jednej osobie. I wtedy samo przychodzi. Wiesz, nagle się okazuje, że kurde, rzeczywiście, ta osoba robi tak dużo, tyle wartości, takie pomysły i tak dalej. To są takie dwa moje narzędzia, którymi zawsze się z menedżerami dzielę i które się fajnie sprawdzają. To są bardzo praktyczne, Kasia, wiesz, takie narzędzia do tego, żeby zacząć. Ja sobie tak przy jednej, przy tym, żeby pytać, no to mogę się podzielić tylko takim doświadczeniem, że kiedyś jeszcze jak byłem na etapie budowania jakiejś jednej z pierwszych firm, to mieliśmy zespół handlowców, 12 osób bodajże, zaczynaliśmy i słuchajcie, to było takie naprawdę od zera, nie? I z własnej kasy. No i przyszliśmy, powiedzieliśmy, słuchajcie, widzimy ile siedzicie na tych telefonach i że naprawdę dajecie z siebie wszystko i chcielibyśmy jakoś to docenić i nie mamy możliwości w tym momencie, żeby docenić to w sposób finansowy, więc pytanie, czy jest coś, co możemy dla was zrobić, żebyście naprawdę wiedzieli, że to, co robicie, ma sens, ma znaczenie i że my to widzimy. I wyobraź sobie, że oni powiedzieli, chcemy mieć więcej przerw i tarcze do rzucania lotkami. Nie? No i wiesz, Kasia, jak słyszysz więcej przerw, to sobie myślisz, kurczę, nie? Teraz to już się w ogóle nic nie będzie działo. Nie, przestaną pracować. Tak, jeszcze po prostu przez moment miałem widok osoby, która tam, wiesz, siedzi sobie z telefonem, odkłada nogi na stół, pyk, loteczka, nie? O, dyszka, pyk, dyszka, nie? Wyćwiczone. Ej, chodźcie, zagramy. Tak. I wiecie, i to jest takie, to był taki moment, w którym, kurczę, nie? Ale sobie film kręcę. I myśmy wtedy mówili, okej, dobra, nie ma problemu, ryzykujemy, nie? W sensie jesteśmy tutaj po to, bo chcemy coś razem zbudować i wiesz, no i robili sobie takie przerwy, jakie potrzebowali i dostali te lotki. Po tygodniu ściana naokoło lotek była po prostu dziurawa, a efektywność nam skoczyła, tylko nie pamiętam już o ile, bo to było, nie wiem, z 15 lat temu pewnie. Efektywność nam skoczyła, dlatego że oni sobie mogli robić przerwy po trudnych telefonach w szczególności. Oni nie potrzebowali przerwy po tym, jak poszło i sprzedali, tylko potrzebowali się zwentylować w momencie, kiedy ktoś im powiedział, spada i po prostu nie dzwoni do mnie więcej. Omówmy się, handlowcy się bardzo często z tym mierzą, więc bardzo mi się podoba to, żeby zapytać. I napisałaś o tej jednej osobie, to ja, moje doświadczenie jest takie, że to ma ogromny sens. I jak jest trudno zacząć nauczyć doceniać, to warto pamiętać, że ludzie się cieszą nawet w momencie, kiedy zauważę te najdrobniejsze rzeczy. Bo te najdrobniejsze rzeczy czasami dla mnie już mogą być rutyną i ja mogę sobie nie zdawać sprawy, że one robią komuś coś dobrego. I naprawdę fajnie jest o tym usłyszeć, że to, co ja robię już nawykowo nawet, ma dla kogoś znaczenie. Bo kiedyś dla mnie miało znaczenie, dlatego ja to zacząłem robić nawykowo. Jeszcze ode mnie, jakbym miał powiedzieć, jak zacząć z docenianiem, to ja bym chciał powiedzieć, że chciałem zacząć chyba znowu od intencji w komunikacji. Kasia, wiesz co, chciałbym pytanie, czy ty masz teraz chwilę, bo chciałbym powiedzieć coś, co zauważyłem, co robisz i co naprawdę sprawia, że świetnie mi się z tobą pracuje. Żebym ja już się nastawił, wiesz, żebym ja już zrobił miejsce na to, co będzie, no bo jakbym powiedział, Kasia, masz chwilę, bo chciałam z tobą pogadać. To ja od razu się przestraszę. Tak. Znaczy, może jeszcze zależy trochę od relacji, ale tak. Tak, ale jeszcze nawet, wiesz, nawet w momencie, kiedy wiesz, wchodzi w grę hierarchia, to już może być problem. I z automatu, Kasia, przypomniałaś mi o jednej ważnej rzeczy, że my mamy problem z docenianiem osób, które są wyżej w hierarchii, no bo to wtedy jest co? Podlizywanie się. Zobacz, Marek o tym napisał, no, że my nie doceniamy przełożonych, że w ogóle czujemy, że docenianie to jest bardzo często, no nie, że docenianie ma tylko jeden kierunek, że to mnie szef ma doceniać i koniec. I w ogóle nie widzimy doceniania wzajemnego w zespole albo doceniania wyżej. Tak, bo to jest, no i teraz, bo to jest taka pułapka, kurczę, super, Marek, że o tym napisałeś, bo to jest taka pułapka, że jak ja zacznę doceniać szefa, a zrobię to na zasadzie, kurde, mam świetnego szefa, no to co to w ogóle oznacza, nie? No to wtedy może być to odebrane jako po prostu jakieś, nie wiem, wchodzenie w tyłek za przeproszeniem i robienie sobie relacji na boku i budowanie jakiejś przewagi. Natomiast znowu dla mnie to jest taki kawałek,
Kasia, gdybyś była moją szefową, to ja bym chciał docenić to, że nie wiem, że zawsze pytasz mnie na początku, co u mnie, co świadczy o tym, że jestem dla ciebie ważny jako człowiek. I w zasadzie odzywasz się zawsze na końcu, dając mi mnóstwo przestrzeni do tego, żebym się wypowiedział. Nie podważasz moich pomysłów na dzień dobry, tylko najpierw sprawdzasz, co za tym idzie. Zadajesz mi pytania, które pomagają mi szybciej dojść do celu. I to naprawdę ma dla mnie znaczenie, bo wiesz, ja mam taki nakłuk myśli czasami, a my mamy tak mało tego czasu na spotkania, że jak ty mnie czasami, wiesz, zatrzymasz i dodasz jedno pytanie, które mnie bardziej sprowadzi na cel naszej rozmowy, to po prostu mam wrażenie, że i efektywniej spędzamy czas i ja wypowiem to, po co tak naprawdę przyszedłem. No i to jest zupełnie inny komunikat niż Kasia, jesteś świetną szefową. Nie? Tak. Bo, wiesz, ty już wtedy wiesz, co robisz dobrze w relacji ze mną i to jest ważne, w relacji ze mną, z innymi wcale nie musi tak to działać, więc to nie jest tak, że założę okulary różowe i po prostu teraz cały świat jest na różowo, no nie. Mhm. Nie wszystko pasuje, nie ta sama recepta jest na to, nie ma pyralgina czy tam cokolwiek innego nie działa na wszystkie dolegliwości. No? Mhm. Zastanawiam się, co zrobić, żebyśmy my czuli w zespołach, że możemy dawać sobie więcej docenienia, tak właśnie dookoła, no nie? Takie peer-to-peer na tym poziomie naszym koleżeńskim, pracowników w jednym zespole, ale też żeby dawać szefowi, a nie tylko czekać, bo ja bardzo wierzę w taki flow, w taki przepływ energii i w to, że jak my dużo dajemy, to też dużo zaczynamy dostawać, no nie? I tak sobie myślę, że jeśli ja potrzebuję więcej docenienia, no to w takim razie zgodnie z moim przekonaniem, muszę więcej go dawać innym, bo wtedy do mnie wróci. Ludzie się będą też czuli być może jeszcze lepiej w kontakcie ze mną. Ja ciekaw jestem, Kasia, czy to jakoś ćwiczyłaś już w innych zespołach. Ja ci mogę powiedzieć, jak myśmy to ćwiczyli, jakie były z tego wnioski. Powiedz. To my się na przykład umówiliśmy, że w piątek będziemy sobie dawać właśnie takie kudosy, nie? Takie docenienie. No i na początku to było fajne, bo nagle się okazuje, rany, oni naprawdę widzieli, że ja coś zrobiłem, oni naprawdę widzieli, że mnie to kosztowało, że to wcale nie było takie łatwe i oczywiste. A po którymś piątku to było, Boże, dzisiaj znowu kudosy, ciekawe, co wymyślą, nie? Ile razy można słuchać o tym samym? I to jest taki, to był taki element, w którym mam wrażenie, że jak masz napełnione, wiesz, bo to docenienie działa cudownie w momencie, kiedy ci go brakuje. Nie? Brakuje ci motywacji, dobijasz do ściany, może jesteś blisko wypalenia zawodowego i wiesz, i czasami potrzebujesz usłyszeć, nie wiem, jasne, że jesteś zmęczona, jednocześnie chcę docenić to, że po prostu, że ostatnie dwa projekty dociągnęłaś na mega wysokim poziomie, przecież to widziałem, ile siedziałaś po godzinach, nie? Jasne, że teraz masz prawo być zmęczona i to też może być element docenienia. Natomiast w momencie, kiedy ja mam te zasoby wypełnione, napełnione po brzegi i znowu dostaję docenień, to już tak nie ma takiego wpływu, to nie jest ten sam impact, mam wrażenie. Mhm. Nie? A myślisz, że ludzie tak mają, że są wypełnieni po brzegi? To trochę zależy od tego, w jakim środowisku pracują, w jakim zespole pracują i czy jest na to przyzwolenie i czy to docenienie jest szczere i prawdziwe. I zaczęliśmy dochodzić, że okej, to może sobie będziemy dawać te kudosy wtedy, kiedy naprawdę się coś wydarzy i tak dalej. No i doszliśmy do takiego wniosku, że kurczę, przestaliśmy je sobie dawać w ogóle. A, okej. Nie? Przestaliśmy je sobie dawać w ogóle, no bo może to nie ma sensu, może znowu ktoś uzna, że to jest nieszczere i tak dalej. Więc chyba nie znalazłem jeszcze na to takiej, wiesz, uniwersalnej odpowiedzi, jak to robić dobrze, ale wydaje mi się, że warto raz na jakiś czas robić sobie spotkania, w którym tak zupełnie ad hoc i żeby to nie była rutyna, słuchajcie, czy macie w ogóle ochotę na taką krótką rundkę, żeby spotkać się z każdą osobą i powiedzieć jej, co się wydarzyło w ostatnim czasie i za co chcecie podziękować. I powiedzieć nie z poziomu na zasadzie dobra robota, tylko co naprawdę zauważyłem, co naprawdę widziałem i co naprawdę wpłynęło na to, że ta relacja z tobą jest teraz zupełnie na innym poziomie i jest mi z tobą dużo lepiej. Bo docenienie tak naprawdę to jest informacja zwrotna, tylko ta, którą mamy nadzieję dostać.
i ona paradoksalnie też nam pozwala się rozwijać, nie? Że to nie zawsze musimy dostać po tyłku, że dowiedzieć się, co źle zrobiliśmy i musimy nad czymś popracować. To docenienie też sprawia, że ja chcę pracować nad czymś, co już robię dobrze. To jest tak, jak była kiedyś taka tenisistka w szczycie swojej formy, Steffi Graf, nie wiem, czy kojarzysz. Tak. No. I ona miała, nie pamiętam już, ale ona miała chyba fantastyczny, to wiesz, prawą rękę. Więc trener w pewnym momencie mówi, dobra, słuchaj, to żeby być jeszcze lepszą, musimy ćwiczyć lewą. Mhm. No i jak zaczęła ćwiczyć lewą rękę, to się okazało, że jej w ogóle wyniki spadły, efektywność spadła. Więc dla mnie ważne jest, żeby pracować nie tylko nad tą lewą ręką, jeżeli jest na to przestrzeń, ale też ćwiczyć to, co już naprawdę robię doskonale. Po pierwsze, żeby nie stracić tego poziomu, na którym to robię, a po drugie, być może odkryję jakieś nowe sposoby, żeby robić to jeszcze lepiej. To jest takie umysł nowicjusza cały czas, żeby utrzymać tym wszystkim. Tak, a to, co powiedziałeś o Steffi Graf, to jest też takie fokus na talenty, że kiedyś, przynajmniej ja pamiętam, że my byliśmy uczeni tego, że jak masz się rozwijać, no to musisz rozwijać te swoje obszary do rozwoju, czyli to, w czym naturalnie jestem kiepska. Mhm. A to mi to nie przynosi satysfakcji i też nie widzę wielkiej efektywności w zmianie czegoś, co naturalnie jest dla mnie trudne, bo na przykład nie widzę, nie wiem, drobnych zmian literówek, przestawienia cyfr i coś takiego, no nie? Więc co ja mogę zrobić, żeby nad tym pracować? Ale kiedy się skupiamy na talentach, to na przykład Instytut Gallupa, który się zajmuje jednocześnie badaniami zaangażowania na całym świecie i również badaniami nad talentami, Instytut Gallupa pokazuje, że kiedy w zespole lider skupia się na talentach swoich ludzi, nie tylko rozwija, też zauważa, uznaje te talenty, to zaufanie w takich zespołach może wzrosnąć o 73% maksymalnie. Tam ileś tysięcy ludzi przebadali, ileś setek zespołów i wyszło im, że najlepsze wyniki były właśnie o 73% wzrost zaangażowania w zespole, tylko dlatego, że lider się skupiał na talentach członków zespołów. Wcale mnie to nie dziwi. No. No dobra, zbliżamy się powoli do końca. Musimy chyba jakieś wnioski zacząć wyciągać. Tak, a jeszcze Kasiu, bo widzę, że są dwa albo trzy takie ważne komentarze, które może warto byłoby, żebyśmy się jakoś do tego odnieśli. Dobra, Jacka, duży komentarz. Z chwaleniem jest trochę tak jak ze sprzedażą, dobry motywujący powinien zebrać dobry wywiad, czyli sprawdzić te potrzeby, tak? Jak potrzebuje być doceniony. Dowiedzieć się i zweryfikować, co kogo motywuje, a co demotywuje. Raz w życiu miałem zaszczyt być podwładnym takiego wspaniałego człowieka, który rozumiał te niuanse zarządzania i wdrażał je w życie. Sam przy okazji non-stop się w tym zakresie dokształcał. Tym człowiekiem jest Piotr Orkwiszewski. To od razu pozdrawiamy pana Piotra. Piotr, mam nadzieję, że słuchasz, bo po prostu to jest taki element docenienia, który warto sobie zadać. Mam nadzieję, że to robisz dobrze. Fantastycznie. Nie? Dzięki, Jacek. Ja tak gratulacje tam... po prostu człowieka, żeby miałeś okazję popracować z kimś takim, kto tak doskonale to rozumiał i zrobił ci tyle miejsca na to, nie? Żebyś mógł rozwinąć swój talent w pełni. Mhm. I jeszcze Jacek pisze, średnio też być docenionym za coś kompletnie innego, niż się spodziewaliśmy i czego oczekiwaliśmy. Okay. Jacek, czy to jest, no rozumiem, że tam jest taki element rozczarowania trochę, nie? Że robiłeś coś, wkładałeś coś, mnóstwo energii i nagle się okazało, że to w ogóle zostało pominięte i niezauważone, a na coś innego ktoś zwrócił uwagę. Dla mnie to jest takie pytanie, czy miałeś okazję o tym po prostu porozmawiać, nie? Dać tą informację zwrotną i dowiedzieć się, czy dla tej drugiej osoby to w ogóle miało znaczenie. Bo w świecie, wiesz, organizacji i dowożenia koncentracji na celach może się okazać, że to, co robisz, nie ma dla organizacji sensu i wtedy szkoda sobie jakoś tam, nie wiem, tracić na to energię, a jednocześnie słyszę, że to dla ciebie jest mega ważne, nie? Więc w tym kierunku. A widzę, że Marek jeszcze napisał, tak, kiedyś. Kiedyś odchodziłem z firmy, to dopiero pożegnanie pokazało mi, jak zespół był za mną. Szkoda, to też paliwo, też mamy zwątpienia. Mhm. To rozumiem, Marek, że to jak odchodziłeś jako szef tego zespołu, bo rozmawialiśmy o docenianiu szefa. No właśnie, ja myślę, że to, co Michał podrzuciłeś, żeby od czasu do czasu robić takie spotkania i proponować jakieś takie chwile na wzajemne docenienie, to jest bardzo, bardzo takie
budujące dla całego zespołu. I ja też widzę w zespole, gdzie mamy zaufanie, gdzie mamy takie dobre relacje koleżeńskie, że można też sobie wprost się zapytać, no nie? Słuchajcie, a za co mnie doceniacie jako szefa? Co ja wam daję takiego, nie wiem, dobrego, że wam się dobrze ze mną pracuje, że wiesz, co? Kasia, przed końcem roku, jak idzie, wiesz, jak jest redukcja zespołów i tak dalej, to może być pytanie, które spowoduje panikę, tak sobie wyobrażam, nie? Tutaj to jest piękne pytanie, ja bym chyba dodał tylko do tego intencję. Słuchajcie, jest tak, że staram się sobie zrobić jakiś plan na przyszły rok. I potrzebuję takich elementów, w których wiem, że już coś jest ok i wam to służy, ale są też takie elementy, które mogę zmienić jako osoba w swojej roli, żeby nam jako zespołowi pracowało się lepiej. I teraz pytanie, czy jest coś takiego, za co mnie wyjątkowo doceniacie i co wam służy, i czy jest coś takiego, co sprawia, że fajnie byłoby to zmienić, żeby nam się jeszcze lepiej pracowało? Tak, super, że to w taki kontekst ubrałeś, Michał. Bo nie chciałam, mam nadzieję, że nie zburzyłem, wiesz, twojej koncepcji w żaden sposób, a wystrzeliłem jak z procy. Dla mnie ta intencja jest taka, wiesz, kluczowa, żeby o niej mówić, dlatego że zauważyłem, że jeżeli ona nie zostanie wypowiedziana, to jest bardzo duży problem ze zrozumieniem po drugiej stronie, albo inaczej, bywa to problematyczne dla drugiej strony, żeby zrozumieć, o co ci tak naprawdę chodzi. I zauważyłem, że czasami trzeba naprawdę małymi kroczkami, bardzo powolutku tłumaczyć często proste rzeczy, bo w momencie, kiedy poruszamy się po delikatnym obszarze relacji popełniania błędów, za które grożą nam pewne konsekwencje, to im więcej wiem, tym większe poczucie bezpieczeństwa mam, a im większe poczucie bezpieczeństwa psychologicznego mam, tym jestem bardziej efektywny jako osoba, która działa na rzecz organizacji, a umówmy się, zatrudniamy się dlatego, że chcemy dowozić wartość. Pracujemy dlatego, że chcemy dowozić wartość, nawet jeżeli chodzi tylko i wyłącznie o kasę, no bo potrzebujemy na coś tam, to w dalszym ciągu ja chcę wnosić tą wartość, żeby móc ją dalej generować i zarabiać, tak? Nie zawsze o kasę chodzi, ale dla mnie ta intencja jest po prostu kluczowa, żeby ludzie w zespołach czuli się bezpiecznie i mogli się jawnie otwierać i mówić o wszystkim, a dla mnie jako, powiedzmy, osoby na stanowisku przywódczym kluczowe jest, żebym ja miał komplet informacji tego, co się dzieje w zespole, w jakim stanie ludzie są w zespole i czy my będziemy po prostu przekraczać te cele i będziemy to robić po prostu, nawet jeżeli będzie ciężko, to będziemy to robić z uśmiechem na twarzy, czy raczej będzie tak, że to będzie krew, pot i łzy. Tak, dla mnie też jest intencja bardzo ważna, więc dzięki, że to podkreśliłeś. I tak sobie myślę, że jeśli ktoś ma w głowie takie myśli, takie, jest, nie wiem jak to nazwać delikatnie, chciałam powiedzieć, że powiem to po prostu wprost, u manipulatorów to nie zadziała. Jeśli ludzie od razu poczują, że ktoś chce wyciągnąć od nas jakieś informacje tylko dla siebie, albo właśnie je potem wykorzystać, to nie, dlatego też powiedziałam wcześniej, że w zespołach, gdzie jest zaufanie i poczucie koleżeństwa, czyli to, co ty mówisz, poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, no nie? I rzeczywiście podkreślenie tych intencji. Tutaj jeszcze mamy komentarz. Pokazanie intencji zmienia bardzo nastawienie podwładnych. Czuję wtedy, że lepiej jestem zrozumiana właściwie, by wiedzieli, że chcę dobrze. Czyli zobacz, że ta intencja wtedy działa w dwie strony, że ty chcesz wiedzieć, z jaką intencją ktoś chodzi i też chciałabyś, jak rozumiem, żeby twoja intencja była widziana i właściwie odebrana. I dla mnie to jest taki jeden z podstawowych w ogóle fundamentów, bo to jest fundament komunikacji, intencja. Czy ona jest wypowiedziana? A to, co powiedziałaś... O, przepraszam, ktoś o mnie wierzy, mam nadzieję, że nie słychać. Trochę słychać. Ale jakbyś powiedział, że to właśnie mój motocykl, tam ktoś rozgrzewa, to też by tak, było dobrze. To jest mój Harley, słuchajcie. I za chwilę jadę, bo pogodę dopisuję. Tak, pierwszy miałam takie skojarzenie, że ktoś właśnie rozgrzewa. No dobra, ale zbliżamy się do końca. Już właściwie nie zbliżamy się, tylko właśnie kończymy. Okay. Z
czym ty, Michał, kończysz albo z czym chciałbyś skończyć? Wiesz co, ja sobie zabieram od ciebie, bo te nasze rozmowy są zawsze dla mnie takie, wiesz, budujące i dużo mi to wnosi. Ja sobie zabieram o tej jednej osobie i o tym, żeby pytać. Fajnie Marek otworzył temat z docenianiem szefa, bo to z reguły mamy takie wrażenie, że to działa w jedną stronę, a powinno w dwie, przy czym to powinno może być to takie spinające. I chyba się utwierdzam w przekonaniu jeszcze bardziej, że to docenianie ma ogromny wpływ. Ja jeszcze raz tylko, Kasia, jeżeli pozwolisz, powołam się na tą statystykę z tego raportu Cicero Group. Firmy z programami doceniania pracowników mają o 31% wyższe wskaźniki wyników finansowych. To jest raport, o ile dobrze pamiętam, chyba z tego albo z zeszłego roku, więc całkiem świeży. Ja też zadam jeszcze pytanie do osób, które są z nami cały czas. Co wy wynosicie z tej rozmowy? Co bierzecie dla siebie? Czy jakie macie refleksje, co dalej z tym docenianiem i z wdzięcznością? To, co ja biorę dla siebie, to, że przypomniałeś mi o intencji. Mi się wydaje, że ja czasami po prostu zakładam, no nie, że coś jest i może mi to umknąć. Więc tak, intencja jest bardzo ważna, żeby w komunikatach do zespołu czy indywidualnych pokazywać też z jaką intencją ja idę jako szefowa tego zespołu. I myślę, że to chcę pamiętać dla siebie, ale też dla klientów, z którymi pracuję, żeby im to przypominać. To, co ja bym chciała jeszcze na koniec dorzucić, to, że to spotkanie dzisiejsze nasze jest jednym ze spotkań z całej serii. Seria live'ów, spotkań takich edukacyjnych, które prowadzimy, nazywa się Angażująca komunikacja w przywództwie. Jeśli ktoś chce dołączyć do tych spotkań, mieć na bieżąco informacje, jaki jest dalszy plan, jakie spotkania, kiedy będą, jakie tematy, ale też otrzymywać linki do tych, które już były, to jak zeskanujecie tutaj kod, ten QR, to możecie się zapisać, wylądujecie na stronie, gdzie można zostawić swój e-mail. My też od czasu do czasu będziemy jakieś dodatkowe wysyłać informacje w tych tematach, także zachęcam. To jest jedna rzecz, Kasia, jeżeli mogę dorzucić jeszcze do tego, że słuchajcie, ponieważ my chcielibyśmy też adresować takie rzeczy, które są dla was ważne z poziomu przywództwa i komunikacji, to fajnie będzie, jak też zostawicie jakieś pytania, na które będziemy mogli odpowiedzieć, a być może z tych pytań urodzi się jakiś kolejny live dla was. Bo jak sami zauważyliście, my lubimy się tu wiedzą dzielić i chcemy, żeby to było w takim wymiarze praktycznym, więc jak macie coś ciekawego, to zapraszamy do komentowania, do zostawania pytań. Jeżeli nie udało wam się zadać tego pytania i odzyskać odpowiedzi teraz, to też zostawcie to, odniesiemy się w komentarzach. Ja jeszcze wyświetliłam link na ekranie, jasne, i link wysyłam też w tej chwili na czacie, ale on się ukaże w tym momencie tylko na YouTubie, a zaraz jak tylko skończymy spotkanie, to ja dokleję te linki na LinkedInie i na Facebooku, zarówno w profilu Michała, jak i moim, żebyście mieli je pod ręką, żeby tam nic nie zaginęło. No dobra, to dziękujemy bardzo. Ja tobie, Michał, dziękuję, bo bardzo dla mnie to jest taki niesamowity moment, kiedy można połączyć samą przyjemność rozmowy z tobą z tym, że ta wiedza gdzieś idzie szerzej i że jeszcze inni z tego czerpią, nie tylko ja, bo ja czerpię bardzo dużo, no nie? I z twojego sposobu rozmawiania takiego wrażliwego na innych, ale też tej wiedzy, więc to w ogóle jest genialne połączenie, przyjemne z pożytecznym. Dziękuję ci bardzo za to. Dzięki, Kasia. Ja mam ogromną wdzięczność za to, że w ogóle, wiesz, mamy ten kontakt i wiesz, powiem ci, że są takie momenty, w których to tak płynie, że zapominam, że jesteśmy na live'ie, a to tylko pokazuje, jak fajnie ta relacja nasza wygląda, wiesz, jak to płynie, więc no, naprawdę chciałbym tego więcej. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie i że możemy to współtworzyć razem.
i to jest dla mnie mega ważne. I chyba to jest też taki dobry moment, żebyśmy życzyli wszystkim wesołych świąt, przynajmniej ode mnie, bo nie wiem, czy jeszcze będziesz miała jakieś live'y w tym roku? Nie, już koniec. I tak, ja dzisiaj mam ostatni webinar online i jutro już mam wolne do 3 stycznia, także odpoczynek. Cudownie. No to ściskam serdecznie i wszystkiego dobrego. I was też, i bardzo wam dziękujemy za pytania, znowu za pytania, na które mogliśmy wam odpowiedzieć, za to, że dzielicie się z zaufaniem tym, co wnosicie. I mamy nadzieję na więcej. Tak, bądźcie z nami, wszystkiego dobrego na święta, odpoczynku, docenienia i wdzięczności. Trzymajcie się ciepło, cześć. Do zobaczenia.